Dzień dobry. Kontynuując, proszę Państwa, wypowiedź dla Rypińskiego Domu Kultury na prośbę pana Pawła Manelskiego, chciałbym dzisiaj dopowiedzieć, czy uzupełnić swoją wypowiedź, mówiąc o pedagogice pana profesora Mieczysława Gogacza. Mieczysław Gogacz nie jest tylko wybitnym filozofem, wybitnym historykiem filozofii, badaczem dziejów starożytnych, nie jest tylko etykiem, twórcą etyki chronienia osób, ale również jest wybitnym i uznanym pedagogiem oraz teoretykiem pedagogiki. Profesor Gogacz napisał dwie książki jej poświęcone. Pierwsza, mniejsza, Podstawy wychowania, a druga, Osoba zadaniem pedagogiki, Wykłady bydgoskie. I chciałbym się powiedzieć właśnie kilka zdań pokrótce właśnie na temat pedagogiki profesora Mieczysława Gogacza. Gogacz uważa, że pedagogika, tak samo jak filozofia, jest nauką filozoficzną. Dlaczego? Ponieważ filozofia jest nauką o zasadach, o pryncypiach i tak samo pedagogika jest nauką o zasadach, oczywiście nie zasadach filozofii, ale zasadach wychowania. Stąd też profesor Gogacz definiuje wychowanie jako celowe nawiązanie relacji z prawdą i dobrem. Proszę zauważyć, definicja, która zawiera w sobie dwa bardzo istotne elementy, które od czasów greckich funkcjonują w kulturze europejskiej. Mianowicie prawda i dobro. Prawda to zgodność intelektu i rzeczy, veritas quod adequatio intellectus et rei, i zapoznanie prawdy jest odpowiedzialny nasz intelekt. Ale prawda ma to głębszy jeszcze wymiar bytowy, ponieważ człowiek dlatego jest prawdziwy, czy rzecz dlatego jest prawdziwa, ponieważ jest. Więc ma również wymiar egzystencjalny, związany jakby z istnieniem. Również dobro. Dobro nie ma wyłącznie wymiaru moralnego, związanego z postępowaniem człowieka, z działaniem, z filozofią działania, ale również ma ten szerszy wymiar egzystencjalny, związany z istnieniem. I w związku z tym profesor Gogacz uważa, że należy człowieka w taki sposób, że pedagogika w taki sposób powinna kształtować człowieka, taki sposób go wychowywać, aby nawiązywał relacje z prawdą i dobrem. Czyli należy wychować, ukształtować wszystkie władze człowieka. Intelekt czynny, intelekt możnościowy, wolę człowieka, żeby wybierała to, co wskazuje intelekt, również uczucia. W konsekwencji powstają sprawności. Możemy więc powiedzieć, że etyka profesora Gogacza należy nie tylko do etyki realistycznej, nie tylko do pedagogiki personalistycznej, ponieważ tutaj osoba jest, jak już Państwo zauważyli po samym tytule książki, zasadą wychowania, ale również pedagogika profesora Gogacza wpisuje się w bardzo bogaty nurt pedagogik aretologicznych. Sam problem aretologii jest bardzo stary. Już o Homera, Hezjoda, oni w swoich utworach literackich, w Iliadzie, Odysei, podejmowali problem cnót, problem sprawności, problem arete, czyli takich umiejętności, które człowiek musi w sobie wypracować, ażeby mógł właśnie wybierać prawdę, bo, przepraszam, poznawać prawdę, wybierać dobro. Co więcej, profesor Gogacz ponadto uważa, że powinniśmy w kulturze
zdystansować pedagogiki aksjologiczne. Aksjologia jest związana z teorią wartości Kanta. Wcześniej, przed Kantem, mówiliśmy o dobru. Jeżeli weźmiemy etykę Arystotelesa, Tomasza Zakwinu, Augustyna, Kartezjusza i wiele innych, tam mówi się o dobru. Dobro dzieliło się na godziwe, czyli szlachetne, na użyteczne i przyjemne. I w związku z tym obowiązywała pewna hierarchia w realizacji dobra. Natomiast Kant wprowadza termin wartość, die Wert. Ten termin oznacza to, co my oceniamy za dobro. W konsekwencji dobrem może być idea, może być to, co jest nierealne i nieosiągalne. I w konsekwencji może to na płaszczyźnie pedagogiki budzić różne frustracje, ponieważ to, co się dzieciom czy młodzieży daje jako wartość, może to być niemożliwe do osiągnięcia i do zrealizowania. I profesor Kogacz w zamian mówi tak: należy kształtować nie tylko sprawności, aretę, ale przede wszystkim osobowe relacje. Zastąpić świat wartości, które często są nieosiągalnymi ideami, pojęciami, osobowymi relacjami. I tu wyróżnia już na płaszczyźnie swojej etyki, ale etyka jest przecież związana z pedagogiką, trzy osobowe relacje istnieniowe. Mianowicie relacje miłości, wiary, czyli otwartości, i relacje zaufania, czyli relacje nadziei. I osobowa relacja miłości, posiadając swoje odmiany, posiadając swoje, że tak się wyrażę w sposób obrazowy, stopnie, na poziomie dilectio może mieć charakter amicizia, czyli przyjaźni, może mieć charakter agape, czyli takiej bezinteresownej miłości człowieka do Boga. Może mieć również charakter amor, czyli miłości związanej z tęsknotą, z stałą potrzebą obecności, ale również może mieć charakter miłości caritas, czyli miłości związanej z troską, z cierpieniem. Tutaj profesor Kogacz w bardzo piękny sposób w swoich publikacjach naukowych, ale również w powieści Jak traci się miłość oraz w innych książkach o charakterze ascetycznym w mistrzowski sposób analizuje ludzką psychikę oraz całą sferę ludzkich osobowych relacji. Ale na tym nie koniec. Z racji tego, że pedagogika jest nauką filozoficzną, przyjmuje normy, czyli zasady pedagogiki, i wyróżnia zasady ogólne i zasady szczegółowe. Do zasad ogólnych wyróżnia mądrość, czyli cnotę, sprawność, która jest właśnie odpowiedzialna za równoczesne uchwycenie prawdy i dobra, oraz wiarę, która jest osobową relacją, czyli z otwartością na osobę, otwartością na prawdę o niej, oraz cierpliwość. Bardzo często ta norma jest podkreślana czy wyróżniana również przez innych pedagogów, którzy mówią, że przede wszystkim jesteśmy zobowiązani czy na podczas zajęć dydaktycznych, ale również przede wszystkim podczas wychowania własnych czy cudzych dzieci do cierpliwości. Oprócz tego mamy normy szczegółowe. I profesor Kogacz wyróżnia tutaj pokorę, która jest związana z posłuszeństwem, oraz umiarkowanie, które jest związane z ubóstwem. I pokora, pisze, to zgoda na przyjęcie prawdy i dobra. Pokora właśnie wymaga od nas umiejętności przyjęcia czyichś argumentów, skonfrontowania ze swoją wiedzą, która oczywiście może być aspektowa, może być szczątkowa, ponieważ nie posiadamy wiedzy w sensie absolutnym, możemy się mylić. Więc
Jest to postawa, która jest otwarta na korektę, otwarta na możliwość przyznania się do błędu. Wymaga oczywiście od nas tej postawy takiej wątpiącej, akceptującej własną ułomność, przepraszam, i nieumiejętność. I z tą normą jest związane posłuszeństwo. Na temat posłuszeństwa, bo mówi się bardzo dużo, jest ono często nauczyciele w szkołach, którzy uczą rozbrykane dzieci, nieposłuszne dzieci lub rodzice w domach, którzy też mają własne dzieci, wiedzą, jak trudno jest je wyegzekwować. Natomiast Gogacz mówi tak, no jeżeli działamy zgodnie z zasadą pokory, to posłuszeństwo jest tylko podjęciem życzeń osoby kochanej. Jest tak normą, która wynika z faktu, że mamy zaufanie do osoby, która nas prosi o wykonanie takiej lub innej czynności. Właśnie bez osobowych relacji, bez miłości, bez otwartości, bez zaufania, bez nawet przyjaźni z dzieckiem czy z uczniem, tego posłuszeństwa wyegzekwować nie możemy, ponieważ posłuszeństwo wówczas jest rozumiane jako zbiór nakazów, które które przekazujemy dziecku, do których go zmuszamy. Natomiast jeżeli występuje zaufanie, że te czynności są dla dobra osoby, o której się ich wymaga, wówczas posłuszeństwo jest możliwe do zrealizowania. Ale wymaga miłości, wymaga otwartości, wymaga zaufania. I ostatnia norma, umartwienie. To zgoda na pomijanie zła i fałszu, który bardzo często jest w kulturze. Żyjemy obecnie w dobie tak zwanej antykultury, w której jesteśmy bombardowani często przez najniższą, najbardziej prymitywną kulturę, w której nie szanuje się drugiego człowieka, zapomina się jego godności, depcze się zasady postępowania zawarte chociażby w dekalogu, w prawie naturalnym. I umartwienie jest właśnie taką umiejętnością wyboru tego, co jest lepsze, tego, co nam bardziej służy, tego, co jest bardziej rozumne, a zarazem tego, co jest bardziej wymagające, co jest bardziej trudne. I z umartwieniem profesor Gogacz mówi, jest związane ubóstwo. Ale ubóstwa nie rozumie tutaj jako braku środków materialnych, ale ubóstwo rozumie w sensie teologicznym, jako posiadanie życia duchowego, jako posiadanie, jako zaufanie Bogu, jako pokładanie w Nim nadziei i lokowanie, że tak powiem, z językiem współczesnym tego wszystkiego, co jest cenne w perspektywie religijnej. Stąd też trzeba to podkreślić, pedagogika profesora Gogacza wypływająca z filozofii, skonstruowana na niej, skonstruowana na antropologii, na etyce, ma również swój wymiar teologiczny, ma również swój wymiar ascetyczny, który jest bardzo ważny i nie możemy również o nim zapominać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas, zachęcając do lektury książek profesora Gogacza. Są one bardzo cenne i warto je przestudiować. Dziękuję, do usłyszenia.